Witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w poradniku do Crusader Kings 3, w którym omówimy sobie dzisiaj interfejs użytkownika, czyli wszystkie te ikonki, rzeczy, cyferki, które widzicie w tym momencie. Oczywiście w takiej krótkiej, podstawowej formie, bo szczegółowo zamierzam wszystko omawiać w osobnych poradnikach, do których pewnie będę Was odsyłał za jakiś czas, ale spodziewajcie się ich wysypu w tym tygodniu. Możecie też oczywiście przejść tutorial paradoksu, który tym razem został naprawdę całkiem nieźle przygotowany i można się z niego sporo dowiedzieć, chociaż ja po jego przejściu tak czy siak obejrzałem jeszcze potem filmy poradnikowe i potrzebowałem kolejnych 20 godzin gry, żeby wszystko zrozumieć. Ale tym razem paradoks naprawdę się postarał. Po pierwsze i najważniejsze, tutaj macie taką mapę świata. Jak sobie przybliżycie, to zauważycie, że mapa świata troszeczkę się zmienia, staje się coraz bardziej szczegółowa, aż do poziomu praktycznie hrabstwa. Obecnie ze wszystkich nacji, które widzicie na mapie, grywalne są tylko dwa rodzaje. Możecie grać albo jako państwo feudalne, albo jako państwo plemienne. Teokracje oraz republiki są obecnie niegrywalne. Pewnie dojdzie to w którymś nadchodzącym DLC-ku. Ale przejdźmy już tutaj do interfejsu stricte. Pierwsze, co warto się zainteresować, kiedy odpalicie grę, to te wszystkie tutaj czerwone rąby. To są najpilniejsze sprawy, którymi musicie się za każdym razem zająć. Następnie polecam zajrzeć od razu do panelu spraw do załatwienia albo jakichś tutaj sugestii, które nam się pojawiają, ponieważ możecie się stąd dowiedzieć i nie przegapić tego, najważniejsze, że posiadacie jakieś claimy, czyli roszczenia do tytułu albo do terytoriów ziemskich, możecie po prostu stoczyć o to wojnę. Czasem również pojawi się tutaj informacja, że jesteście którzyś tam w linii do sukcesji danego tytułu i wtedy na przykład możecie kogoś zadźgać nożem, żeby odziedziczyć ten tytuł. Lub szereg innych informacji, które może się tutaj pojawić, a ich jest naprawdę tutaj sporo i warto jest to pilnować. Następnie macie panel z zasobami i po kolei jest to miesięczny income, czyli wasze pieniążki. Głównie je zdobywacie na początku rozgrywki z waszych domen, czyli bezpośrednio kontrolowanych przez was prowincji. Następnie troszeczkę to rośnie i dostajecie te pieniążki głównie od waszych wasali i w zależności od tego, jaką macie religię, możliwe, że też będziecie zarabiali z podatków od kościoła, nie? Śmieszne, kościół płaci podatki. W jakim to kraju jest możliwe? Prestiż pokazuje, jak wasza postać jest rozpoznawalna na arenie międzynarodowej. I jest to wartość, która się zbiera dla waszego konkretnego jednego władcy, którego obecnie kontrolujecie. I w zasadzie macie ich kilka poziomów prestiżu. I w niektórych wypadkach poziomy prestiżu są potrzebne, na przykład żeby kogoś podbić, na przykład całe królestwo na jeden raz. Ewentualnie, żeby czerpać modyfikatory tego typu, że osoby świeckie bardziej was poważają na całym świecie oraz zwiększa się liczba rycerzy, których możecie zwerbować do aż plus 4, co jest dość sporą liczbą, a im macie większe imperium, tak naprawdę więcej potrzebujecie tych rycerzy. Prestiż dostajecie głównie w wartości miesięcznej z kontrolowanych przez was tytułów albo z takich jednorazowych wartości, jak po wygraniu bitwy albo wojny. Pobożność działa dość podobnie jak prestiż, tylko że odnosi się w zasadzie do działań takich z osobami duchownymi. Głównie dostajecie ją za cechy charakteru albo posiadane kościoły, lub jeżeli religia na to pozwala, za ofiary z ludzi albo odbyte pielgrzymki. Macie też różne poziomy pobożności. Możecie z tego czerpać następujące bonusy. Pobożność również przydaje się do toczenia wojen, dostawania claimów na państwa innej wiary, jak i do podejmowania szeregu innych akcji. Następnie macie renomę, a w zasadzie rozpoznawalność waszej dynastii. Dostajecie ją głównie za ilość członków waszej dynastii oraz za to, ilu członków waszej dynastii na przykład nosi tytuły książęce, imperialne albo królewskie. Im więcej, tym szybciej ta renoma rośnie. Dlatego warto jest rozprzestrzeniać waszą dynastię na szereg różnych innych krajów, a niekoniecznie je podbijać pod jednego władcę. Po prostu wtedy wasza renoma zacznie szybciej rosnąć, a wasza dynastia będzie bardziej rozpoznawalna. Macie też szereg kolejnych poziomów rozpoznawalności waszej dynastii, gdzie ostatecznie macie aż takie bonusy. Co najważniejsze,
Wraz z tym macie dostęp do nowej mechaniki, czyli dziedzictwa waszych dynastii i tutaj dostajecie stałe bonusy do całej waszej dynastii. Miałem okazję już to przetestować. Można brać na przykład cały ten pierwszy szereg, potem cały ten drugi szereg, cały trzeci szereg i dostawać te wszystkie bonusy stąd, chociaż nie ukrywam, nie wiem czy to jest możliwe w ramach jednej kampanii, po prostu tak się bawiłem i takie coś zrobiłem. Ilość waszego wojska i tak tylko informacyjnie ilość waszych rycerzy. Ogólnie Levis to jest wasza podstawowa armia, taka najtańsza. Poniżej macie też jakość tego wojska. Na jakość wojska wpływa szereg rzeczy, ale jedną z najważniejszych jest liczba rycerzy w stosunku do ilości zwykłej armii. Nie wiem, jaki jest tutaj najlepszy modyfikator, bo jeszcze tego nie znalazłem, ale jeżeli kiedyś to ogarnę, to wam oczywiście to powiem. Ogólnie im macie większą armię, tym niższej ona jest jakości i warto jest na to zwracać uwagę podczas rozgrywki. Na pewno jakość armii też zależy od skilla Marshal waszego władcy, jak i ogólnie waszego marszałka. Na sam koniec macie liczbę domen, czyli jak tutaj widzicie w takiej niebieskiej obramówce, liczbę bezpośrednio przez was kontrolowanych prowincji, z których czerpiecie 100% zysku. Tylko i wyłącznie z tych domen macie zyski, jak i macie manpower do waszych armii. W zasadzie tutaj Levis, tak należałoby powiedzieć, do waszych armii. Poziom domen możecie zwiększać głównie poprzez umiejętność stewardship, gdzie każde 5 punktów stewardship zwiększa maksymalną liczbę domen o 1. Następnie macie tutaj panel, w którym macie dostęp do waszego królestwa, podstawowych informacji, panel militarny, skupiający się właśnie na wojsku, panel waszej rady, którym będziecie najczęściej dość długo siedzieli. Następnie macie cały tutaj panel waszego dworu, okienko intryg, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych, bo teraz jest podział na takie. Okienko tego, czego nienawidzimy, czyli frakcji, które chcą wam się przeciwstawić i wszcząć rewoltę, oraz szereg decyzji, które możecie tutaj podejmować, jak w tym wypadku dla państw znajdujących się we Włoszech, zjednoczeni Italii, albo założenie nowego królestwa. No, macie też szereg dostępnych decyzji, jak zaproszenie rycerzy na wasz dwór, tak samo osoby świeckie, udanie się na jakąś pielgrzymkę i tak dalej. Na dole macie część, w której macie różne podglądy mapy. Od poziomu księstwa, poprzez królestwa, aż do imperium. Mapę wiary, kultur oraz domów. I to jest jedna z najważniejszych map, bo bardzo się przydaje do kontrolowania tego, gdzie możecie jeszcze wrzucić swoją dynastię. Chociaż tak czy siak będziecie siedzieli na mapie królestwa większość czasu. Ona tak właśnie fajnie, dość automatycznie tutaj działa. Poniżej macie, tak jak już się możecie domyślić, panel, gdzie widzicie datę obecną rozgrywki, przycisk kontroli prędkości, jak i pauzy i ruszenia dalej rozgrywki. No i w dolnym lewym rogu znajduje się chyba najważniejszy albo jeden z najważniejszych paneli dotyczący waszej postaci bezpośrednio, bo jak na to klikacie, to właśnie otwiera się okienko, w którym są wszystkie informacje dotyczące waszej postaci, którą gracie. Jeżeli klikniecie na tarczę, ona zabierze was do informacji dotyczących waszego największego tytułu, w tym wypadku księstwa Toskanii. W innym wypadku może być to królestwo albo imperium. Macie tutaj pewną nowość, czyli wybór stylu życia waszej postaci, ale z tego dokładnie będzie jeden wielki, osobny poradnik za jakiś czas. Dalsze ikonki to informacje na temat waszego rodu. Sprawy z rodami to jest coś, co mnie teraz kupiło w CK3 i mega mi się podoba, ponieważ macie oprócz standardowego drzewka dynastii, które było już wcześniej w CK2, macie coś takiego jak informacje o dziedzictwie waszej dynastii, co możecie tutaj rozwijać i mieć określone benefity. Zresztą jak oglądaliście już moją serię polską, to wiecie mniej więcej, w co planuję tam pójść i jakie dziwne rzeczy będzie można tutaj robić. A pozostałą część to sobie przejrzymy też w osobnym poradniku. Następnie mamy informacje o religii. Następna bardzo rozbudowana część. Dokładnie też sobie o tym jeszcze pogadamy kiedy indziej, ale warto jest tutaj przeglądać, co jest akceptowalne w danej religii
i co jest pozytywną cechą na przykład charakteru w danej religii, a co jest rzeczą nieakceptowalną albo jakie cechy charakteru są bardzo złe dla danej religii. Warto jest to przejrzeć i pilnować się z tym bardzo. Ikonka świeczki zabiera was znowu do połączenia kultury oraz technologii. I w zasadzie dzieli się ona na cztery fazy, od wczesnego średniowiecza do późnego średniowiecza i na różne dziedziny technologii, jak militarna, społeczna i tak dalej. W zasadzie cały proces rozwoju technologii dzieje się prawie automatycznie i możecie tutaj nigdy nie wchodzić. No i w tym takim pierwszym poradniku początkowym to już wszystko. Mam nadzieję, że zrozumiale wszystko wytłumaczyłem. Jeżeli macie pytania, zadawajcie je poniżej. Warto też czytać komentarze, które pewnie się pojawią poniżej i będą coś doprecyzowywały. Oczywiście zapraszam was niedługo na kolejne poradniki. Będą one publikowane codziennie o godzinie 20:00.